Cześć moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie CyanogenMod Moda 12, czyli Androida 5.0 Lollipop. Rzeczą, od jakiej niewątpliwie należałoby zacząć, to wygląd. W najnowszej wersji Androida, w Lizaku, Google zastosowało launcher Google Now. On się tak nazywa, możemy, jeżeli chcecie zobaczyć jak on wygląda, to możecie go zainstalować ze sklepu Play na każdym urządzeniu posiadającym Androida 4.4 KitKat lub nowszym. Mi ten launcher osobiście nie przypadł jakoś może za bardzo do gustu, aczkolwiek są bardzo prosty w obsłudze i ma nieskończoność pulpitów na dobrą sprawę. Teraz widzicie, mam je zawalone aplikacjami, niestety są skróty, które zrobiło mi automatycznie Google Play. A jeszcze z rzeczy, którymi charakteryzuje się ten launcher, to jest właśnie to, że po lewej stronie mamy bezpośredni dostęp do Google Now, czyli do wszystkich informacji ze świata. Założeniem Google Now jest oczywiście bycie asystentem głosowym takim jak Siri, Cortana i innymi tego typu, nie wiem czy jest coś jeszcze, ale w Polsce na razie to tak średnio działa. Kiedyś będzie działało? No pewnie tak, no. Już chyba miesiąc temu Google nauczyło się odpowiadać na nasze pytania. Jak widzicie, Google już naprawiło swój błąd z przyciskami, z podświetleniem przycisków nawigacji. Kiedyś to było pomazane, spikselowane, od Androida 4.0 do 4.3. 4.4 już troszeczkę to poprawili, ale teraz 5.0 jest to idealne podświetlenie. Nie wiem, czy to był aż tak problem dla deweloperów z Google, żeby naprawić to po tylu latach, no ale w końcu się udało, nic tylko się cieszyć, bić brawo i być szczęśliwym. Widzicie, również jest nowy menadżer zadań. Ten menadżer mi totalnie nie przypadł do gustu, tak jak karty, białe karty w menu aplikacji, dlatego że, no co, no, menadżera zadań nie było od Androida 1.0 do 2.3. Google wprowadziło go bodajże w Honeycomb, czyli w 3.0, ale on tam był w ogóle niefunkcjonalny. Taki naprawdę porządny menadżer aplikacji był w Androidzie Ice Cream Sandwich, ale z każdą kolejną on jest coraz gorszy. W momencie, w którym ja robię tą recenzję, jest już dostępny Exposed Framework na Androida 5.0 Lollipop. Także myślę, że ci, którzy czekali na frameworka i wstrzymywali się z aktualizacją do Lollipopa, już mogą spokojnie aktualizować. Teraz widzimy sposób działania Material Design, czyli największej nowości w wyglądzie Androida 5.0. Polega to na tym, że pasek statusu u góry jest przezroczysty, a aplikacja, rozmiar aplikacji jest taki, jak od końca paska nawigacji do końca ekranu, przy czym właśnie ta aplikacja przechodzi przez pasek powiadomień. Jak widzimy, Google nie potrafiło tak dobrze zrobić tego Material Design aplikacji, które obsługują ten Material Design, jak chociażby SuperSock, które nawet ten Material Design wprowadza do paska nawigacji. Jedną z nowości w CyanogenMod Modzie 12 jest nowy silnik motywów. Co to znaczy? Że mamy nowe możliwości zmieniania wyglądu naszego urządzenia. Czy tak jest w rzeczywistości? No ja nie odczułem jakichś super nowych możliwości względem CyanogenMod Moda 11. No ale cóż, chcemy sobie zmienić wygląd naszego systemu. Możemy sobie chociażby wpisać w Google Play CyanogenMod 12 ZEMS motywy i nam wyskoczy naprawdę bardzo dużo. Przykładowo, możemy sobie wejść w TouchWiz Style i dostosować naszego Androida, nasz design, pod chociażby TouchWiza. On nie będzie lagował tak jak TouchWiz, ale przybierze wygląd TouchWiza i tylko wygląd, nic więcej. Może jeszcze tam przybierze, w zależności od twórcy danego motywu, może jeszcze przybrać dźwięki danego urządzenia, bo to animacje i tak dalej, i tak dalej. Największą taką zmianą w sposobie działania 5.0, może nie taką największą, ale rewolucją, jest prowadzenie maszyny wirtualnej ART, czyli Android Runtime. Jak to działa i czym to się różni od Dalvika? Działa to w ten sposób, że Dalvik kompilował wszystkie aplikacje na bieżąco. ART potrzebuje troszeczkę więcej miejsca w pamięci.
ale on telefon kompiluje te aplikacje już dużo wcześniej. Albo po zrobieniu Wipe Delvey Cache, właśnie aktualizacja systemu Androida, tak to się nazywa, trwa troszeczkę dłużej. I to tworzy takie pliki, które są troszeczkę większe niż to, czego potrzebował Delvik, ale dzięki temu procesor jest mniej obciążony, korzystając z tych plików. Więc troszeczkę zwiększamy pamięć potrzebną na korzystanie z danej aplikacji, ale zmniejszamy ilość procesora potrzebnego do tego. Teraz widzimy. Ja rok temu przy recenzji CyanogenMod Moda 11 bardzo chwaliłem ten system za możliwość konfiguracji wyboru jednego z 16 milionów kolorów do diody powiadomień oraz mniej częstotliwości świecenia. Jak jest teraz? Teraz mamy do każdej akcji przypisany jeden kolor, kiedy telefon się ładuje, wali tak po oczach, że nie da się spać. No, także CyanogenMod nam zredukował ilość kolorów z 16 milionów do jednego koloru. A żeby zmienić te kolory, musimy zainstalować aplikację zewnętrzną, tak jak na przykład Light Manager Pro, która jest płatna. Inne ROMy konkurujące z CyanogenModem 12, które są według mnie lepsze, tak jak AICP, czyli Android Ice Cold Project, ma już takie funkcje wbudowane, jak to było w CyanogenModzie 11, które są według mnie dużo, dużo lepsze, takie ROMy, bo one są nieco stabilniejsze, mają więcej funkcji, a drugim brakiem jest to, że nie możemy sobie spersonalizować przycisków w pasku powiadomień, że nie możemy sobie już dostosować tego, ile tam chcemy mieć przycisków, że tryb cichy, profil procesora i tak dalej, i tak dalej. A teraz jeszcze Google wprowadziło coś takiego jak przerwy. To jest pomysł Google, z którego jeszcze nie do końca umiem korzystać. Mamy tak, możemy sobie zablokować połączenia, ale wtedy jest taka opcja, że możemy sobie wybrać przerwy. Od której do której jest przerwa w przerwie, czy przerwa w działaniu. Inną denerwującą funkcją jest to, że od instalacji, począwszy od instalacji, jest coś takiego jak podnieś, aby uśpić. Funkcja, która nie daje żyć telefonowi, nie daje żyć nam. Co położymy telefon, on automatycznie, ekran się zapala i świeci. Dlaczego tak jest? Dlaczego twórcy CyanogenModa zdecydowali się to włączyć domyślnie? Nie mam pojęcia. Co ja kładłem telefon, ekran się zapalał. Zajęło mi to chyba 3 godziny, żeby właśnie znaleźć tą funkcję w ustawieniach i wyłączenie tego. Się okazało, że to jest zwykły przycisk. No ale cóż. Aparat w porównaniu do ROMu stokowego jest nieco gorszy. Ale naprawdę tak nieco, że nie ma co tego porównywać. Kiedy już wyłączymy tą funkcję podnieść, by wybudzić, nasze życie staje się lepsze, już nie musimy się martwić o to, żeby bardzo delikatnie kłaść telefon na bardzo miękkiej powierzchni, aby on się nie budził. Inną ciekawą funkcją jest w zakładce Display and Lights kalibracja kolorów. Jak to działa? No działa to tak, że możemy sobie to stosować z palety RGB, kolory, filtr kolorów, maskę kolorów, które będą nam się wyświetlały na ekranie. Możemy całkowicie usunąć kolor czerwony i wtedy nam wyjdzie miksowany zielony z niebieskim. No bo wszystkie kolory są zbudowane z trzech kolorów, zielonego, czerwonego i niebieskiego. Bo RGB, czyli Red, Green, Blue, i tak jest w monitorach CRT, w monitorach LCD, w LEDach. Ja wam powiem, że sobie zmniejszyłem o 2% potem natężenie koloru zielonego. Kiedyś byłem na kursie fotograficznym, to na przykład wszyscy fotografowie, którzy robią filmy, zdjęcia, zawsze zwiększają poziom koloru niebieskiego i czerwonego. Na wszystkich zdjęciach, na tych profesjonalnych zdjęciach oni to zwiększają. Wtedy te zdjęcia wyglądają no troszeczkę fajnie, to prawda. Widzimy teraz właśnie nowy pomysł od Google, czyli menu, pasek powiadomień, menu z powiadomieniami. Już nawet sam nie wiem, jak to nazwać. Na szczęście umożliwili nam coś takiego, to już twórcy CyanogenModa. Przeciągając ten pasek od prawej strony, otwiera nam się belka z różnymi funkcjami, ustawieniami, a od lewej strony otwierają nam się same powiadomienia. Żeby zamknąć na przykład tę belkę z różnymi funkcjami, należy dwa razy pociągnąć palcem ku dołowi. Teraz widzimy tutaj, jak działa Asphalt 8. Powiem wam tak.
na Cyanogen Modzie 12. Jeżeli Was to interesuje, osiągnąłem wynik w AnTuTu benchmarku 46 tysięcy punktów. Na stoku DLG miałem 32 tysiące. Dlaczego? Czy ten wynik jest w ogóle warty brania pod uwagę? Tak, można go wziąć pod uwagę dlatego, że ludzie mówią, że benchmarki oszukują. No nie są one do końca prawdziwe, ponieważ te benchmarki włączają maksymalny zegar procesora i wtedy robią ten test. Ja włączyłem już wcześniej maksymalny zegar taktowania procesora na na maksimum. Ustawiłem wszystko na maksa, zoptymalizowałem wszystko, także test był równomierny. Oczywiście na stoku robiłem ten test na Delvik, tutaj na Art i widzimy, że jednak różnica punktowa w AnTuTu, która wynosi po szybkiej kalkulacji 14 tysięcy, no to jest dość dużo. Mój tablet z Tegrą 3 osiągał całkowitym wyniku 14 tysięcy. Na podsumowanie powiem, że Cyanogen Mody 12, tak naprawdę to instalując go, zyskujemy poważne przyspieszenie, bardzo ogromną prędkość działania, ponieważ tu nie mamy takiego ograniczenia jak nakładka producenta, jak jakieś głupie funkcje producenta, jak super search bar czy inne tego typu, ale też dużo tracimy. Cyanogen Mod 12 niewątpliwie gorzej gra na głośnikach, ma gorszy mikrofon niż stock, robi gorsze filmy, robi gorsze zdjęcia i brakuje mu takich poważnych funkcji jak chociażby Quick Remote, czyli pilot do telewizora. Na razie w 5.0 nie możemy sobie go doinstalować, nie ma takiej opcji. 4.4 jeszcze można było sobie po prostu przefreshować zipa i pilot do telewizora był. No, tu tak nie jest. Powiem Wam tak, jeżeli nie korzystacie z funkcji, które daje Wam producent, jesteście w stanie troszeczkę ucierpieć na jakości zdjęć, to Cyanogen Moda 12 albo zamienniki, czyli chociażby Paranoid Android, ICP, Slimcat, nie, teraz jest Slimpop chyba. Warto się takimi romami zainteresować, dlatego, że one są naprawdę piekielnie szybkie. W chwili obecnej Lollipop jest już bardzo stabilny. No i to tyle. Jak na razie dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Pozdrawiam.